Pomorska Telewizja Narodowa, Czerwony Korsarz i adiutantka Marihuana. Przyjechaliśmy do Jantara nad morzem, hotel Victoria. Tutaj jest pełno tych turystów. Witamy, Pomorska Telewizja Narodowa. Co tam pali pan Marihuana Haczycz? Dzień dobry panu. Pan tu dowodzi, panie? Tak. Witam, Czerwony Korsarz Gdańska. Może pan powie, co tutaj w ogóle się dzieje w tej Jantarze dzisiaj? Bo tak pochmurnie jakoś jest. Panie Marianie. Wesoła pogoda. Pogoda wesoła. Tak. No i co robią wtedy turyści w taką pogodę? Kąpią się w morzu. No kąpią się w morzu, no to dobrze, ale czy pojadą dzisiaj na lato z radiem? Pojadą lato z radiem. Lato z radiem, dzisiaj stegnie mamy, nie? I tam chyba się wybierają. Wiedzą wszyscy, że jest lato z radiem? Dzisiaj? Tak, nie widziałem. To trzeba poinformować. Bo dzisiaj lato z radiem, Zakopower będzie, dużo zespołów i strzelanie zimne ognie. Będziecie tam? No tam jedziemy właśnie. Pomorska Telewizja Narodowa zrobi tam reportaż z tego imprezy. A my tutaj jesteśmy w tej chwili w Jantarze. Mamy taki dom, wielki dom. I pisze Victoria tam nawet, o. Victoria pisze. To jest jaka tu ulica, proszę pana? Ta Victoria Rybacka. Na Rybackiej, a róg jakiej? Bursztynowej. Róg Rybackiej, Bursztynowej w Jantarze, zapraszamy. Można tutaj przyjechać i sobie tego, i sobie tu pobiwakować, pójść na plażę, wykąpać się. No. O, tu jest jeszcze jeden pan. A pan co tu robi, proszę pana? Niech pan się nie chowa, bo Pomorska Telewizja Narodowa filmuje. Może pan się przedstawi chociaż. Dzień dobry, się mówi. No, co nie? No to jakieś imię masz, nie? Nie. No nie ma, no. Co za facet, no. Nie chce się przyznać, jak ma na imię. Tu wszystko jest fotogeniczne. Ja nie. No. Marihuana, proszę, właściciel zaprasza do siadania. Siadł płaski na tyłku. O, proszę bardzo. A tutaj jeszcze jedna leci taka. Dzień dobry. Skąd jesteś? Jak masz na imię? No powiedz, przyznaj się. No nie chowaj się. Piętnaszka? Ona się chowa. 16. To ile ty masz? 15 czy 16 lat w końcu? 15. Ile? 15? Tu stoją rowery. Na rowerach też warto jeździć. No ulica Rybacka. To nawet jest punkt apteczny, jak widać. I tutaj, proszę państwa, tego no. A tutaj chata skryta strzechą. Chata kryta strzechą. Generalnie no tak to wygląda. Tutaj mamy skrzyżowanie ulicy Rybackiej z ulicą Bursztynową, jak powiedział właściciel. Już jadą następni czasowicze. No. A my zapraszamy dzisiaj do następnej osady, czyli do gminy Stegna. Tam będzie Zakopower i będzie się działo. Jeszcze jakieś inne artysty. Czerwony Korsarz z Gdańska zaprasza na lato z radiem. Dzisiaj mamy w niedzielę właśnie, 19 lipca. Zapraszamy. Ahoj do Stegny.